mowie noblowskiej mówiła Pani o tym, że świat jest złożony ze słów. Te słowa, które towarzyszą Pani, to jest pisarka. Słowo, które towarzyszy Pani od niedawna, to jest noblistka. Słowo, które od teraz towarzyszy Pani, to kreatorka kultury. Jak w tych słowach się Pani odnajduje? Myślę, że rzeczywiście, oprócz tego, że jestem pisarką i zajmuję się właściwie tylko stwarzaniem światów ze słów, to jednak w ciągu ostatnich 10 lat udało mi się też stworzyć różne rzeczy, które nie są bezpośrednio związane z moim pisaniem. Więc myślę tutaj najbardziej o Festiwalu Gór Literatury, który w Kotlinie Kłodzkiej od 6 lat robimy. I myślę też, że jestem kreatorką kultury, może pod tym względem, że inspiruję dużo młodszych od siebie ludzi, ludzi w wieku mojego paszportu polityki, który dostałam w 96 roku, czyli mój paszport polityki ma 24 lata, więc w tym wieku mam nadzieję, że inspiruję ludzi do pisania, do zajęcia się literaturą, do tworzenia światów ze słów, a tego nam jest też bardzo potrzeba, bo jeżeli się zbuduje konstrukcję z idei, z pomysłów, ze słów, to potem można ją wypełnić bardzo konkretną treścią. Jak Pani te słowa znajduje? Mam dobre umowy w ogóle z tym źródłem słów, które gdzieś istnieje poza czasem i poza przestrzenią. Nie wiem, na czym polega ta umowa. Jest to dar albo wyrywam je na siłę. W każdym razie dzisiaj mogę tylko powiedzieć, że już nic innego nie umiem robić, więc jestem zdana też na tą swoją pracę w słowach. To słowo zapisane na papierze ma moc większą niż to wypowiedziane? Tak dla Pani osobiście? Tak, myślę, że tak, że od tego momentu, kiedy ludzie nauczyli się zapisywać swoje myśli, idee, pomysły, odkrycia, mogą je w lepszy sposób przekazywać innym pokoleniom i że to jest ta wartość zapisania, pisania i pisma. Gdzie szukać tych nowych słów, tego nowego sposobu opowiadania o świecie? Nie wiem dokładnie. Myślę, że dajmy się prowadzić intuicji i ona zwykle pomaga w trudnych momentach i w trudnych czasach. I myślę, że tak samo będzie tym razem. Ja szukam w gazetach, w serialach, w rozmowach z ludźmi, w kinie, oglądając obrazy, które są niewerbalne. Po prostu staram się żyć bardzo tak aktywnie i jestem cały czas głodna na nowe. Planuje Pani znaleźć moment, odzyskać ten moment, ten oddech na to, żeby wrócić do pisania książki? To będzie powrót bliski do słowa? No, to nie będzie łatwe, bo dostałam taką dawkę rozpraszania przez ostatnie miesiące, że będę musiała się jakoś tak ogarnąć. Bardzo lubię to słowo ogarnąć. Ale tak naprawdę, jak mówiłam przedtem, ja nie umiem nic innego robić, więc muszę do tego wrócić.